Człowiek o różnej wrażliwości muzyczno-artystycznej, bo paleta jego muzycznych możliwości to oczywiście wachlarz i poezji śpiewanej, ale także bardzo takiej popularnej muzyki, muzyki często także tanecznej. Od wielu lat pojawia się w rozmaitych miejscach, cieszy ludzi swoim głosem i swoją osobą w całej Polsce, na koncertach i tych takich bardzo lirycznych, kameralnych, ale także, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, ze swoim zespołem pojawia się na ogromnych muzycznych wydarzeniach od Tatr po Bałtyk, od Odry po Bug. Drodzy Państwo, kolejnym uczestnikiem 11 Aniołowa w tym miejscu, w tej pięknej chojnickiej fosie jest Ryszard Stopa. Witamy. Witamy gromkimi brawami i cieszymy się, że Ryszard znalazł dla nas czas i nie odmówił zaproszenia od samej pani prezes, dr Małgorzaty Kaczmarek. To zaproszenie padło, no i Rysiu powiedział, że po prostu pani doktor Małgosi nie może odmówić. Wielkie brawa, właśnie teraz Ryszard Stopa. Witam serdecznie, jest mi bardzo miło, że mogę przed Państwem tutaj w tym szczególnym festynie wziąć również udział i dołożyć swoją zabiegę w postaci swojego głosu. Słuchajcie Państwo, teraz jest piosenka mojego autorstwa. Napisałem ją kiedyś o 5 rano, 4 lata temu. A z racji tego, że zdarzyło mi się takie bardzo nieprzyjemne zdarzenie, że zachorowała moja siostra i chciałbym tę piosenkę jej zadedykować. Okazało się, że ma guza mózgu i jest to piosenka, którą bardzo kocha. Znacie ją Państwo, bo jest mocno polubiona w internecie. Nosi tytuł Dobry Czas. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu, że tutaj przybyliście i z tego miejsca właśnie jest mi miło zaśpiewać tę piosenkę. Haniu, to dla Ciebie wierzę, że idzie dobry czas. We'll be right back.
Chojnie, moje ukochane miasto Chojnice. Mieszkałem wiele lat poza granicami tego miasta, wróciłem tutaj. Siedzę tutaj od 15 lat znowu i stwierdzam, że chyba już tutaj zostanę. Więc, kochani, jeszcze raz jest mi bardzo miło, już teraz się oswoiłem, że mogę przed wami stać tutaj.
Klasyki zespołu Czerwonej Gitary. Tą piosenką bardziej pozytywną kłaniam się Państwu. Yeah.